Witam serdecznie na kolejnej misyjce. Typowa kratownica 21 metrów. Dziś mamy plan, żeby dostać się tam do tego budynku. Na razie mam utrudnione zadanie z racji tutaj mokradeł. Spróbujemy się dostać. To jest stała ekipa. Brakuje powiedzmy dwóch, trzech osób. No jest mokro, ale zobaczymy. Tego miejsca to łączność była słaba raczej. Mimo takiego maszki. Spróbujemy tam dojść. Ja się Wojtek zastanawiam na przykład. No i wchodzimy. Znaleźliśmy wejście. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd. Jesteśmy w środku, ale niestety jak na razie. O, proszę. Piec. To był palacz. Instrukcja obsługi. DHP. No nieźle, nieźle. Była jakaś kotłownia, nie? Dobrze. 2005. Z czym grałem? Proszę. 2005. Niestety nie możemy dostać się do środka. Blokuje nas gruby łańcuch. Taka sytuacja, ale znaleźliśmy kulę. Palacz był niesprawny, łopata. Są artefakty, ale nic nie zabieramy. Nie wolno. Nie wolno. Takie są. Może to samo miejsce, gdzie było? Artefakty zostały odłożone. Znaleźliśmy szyb windy. Poświecisz mi tam? Aha. Może się. Ale wątpię, żebyśmy się tam dostali. Jest mała dziurka. Puszczamy teren. Będziemy się kierować. Nie chcę chyba. Dalej na południe. Tutaj na okrzaj, w kolejne miejsce. Czeka nas około 7-kilometrowa wędrówka. Stay tuned. Bardzo ładne miejsce. Teraz się kierujemy na południe. Jakieś. Dokładnie 5,5 km marszu w linii prostej. Ile wyjdzie, zobaczymy. Idziemy sobie pod górę. Teraz fajny teren. Taki wojskowy hub, bo do niczego. Jest to rurka. Co? Rurka ci się spisz ten. A. Jest ładnie, jest dosyć wysoko. Koledzy będą robić zdjęcia. Tam mamy Republikę Federalną Niemiec. Tu mamy Polandię. Proszę. Są piaski, jest droga. To jest jakiś oficjalny szlak. Można sobie dojść, dojechać. Ale nie pojazdem zmotoryzowanym. Tam pływają plastiki, ładne, jest pięknie, piękna pogoda, cieplutko, ładnie, muszę tu rowerem przyjechać, bo jest, o tam jest polski słupek graniczny, także jest ładnie. Tu ma
historię. Przełamywanie Nysy Łużyckiej i tak dalej. W 45 w kwietniu. Historii trochę. Pewnie Niemcy. Musieli tu przyjechać, bo tam u siebie te zahałasowanie od razu mandat. Jest obelisk. Tam można sobie odpocząć. Tu jest jakiś staw i tu pięknie płynie rzeka, nasza Nysa Łużycka. Tam jest elektrownia. Tam panowie rybki łowią. Tu można ognisko sobie zrobić. O. Ładnie tu jest, ładnie. Natknęliśmy się na przeszkodę. Kurwa, ja się boję, bo nie wiem, że mam radio w plecaku. Dobra, idź, dasz radę. Ja pójdę. O. Tak, jak Wojtek przejdzie, to my też. Wojtek idzie. Chyba, że tutaj jest fajnie obciążony już. Patrz. Ja pierdolę. Ale się masz prawie się udało. No na końcu z tego kora zeszła, dlatego. No, ja już kurwa nie przejdę teraz. Dobra, to tu na końcu. Szczęście, nie zanurzyłeś się cały. Dobra, to cześć chłopak. To jest ważnie. Tak. Kurwa, ja w tych ciężkich butach pójdę na dno. No i dotarliśmy do punktu naszego przeznaczenia. Teraz będziemy się kierować drogą powrotną, ale wcześniej coś spożyjemy. Gdzieś w lesie się skryjemy i będziemy sobie jeść. Udało się nam już rozpalić ogień. Wojtek je kiełbaskę, Łukasz je fasolówkę po bretońsku. Będę biegł. Rozpalił sobie na takiej to kucheneczce ognisko. Jesteśmy no niezbyt schowani, ten las jest troszeczkę słaby, a udało się. Ja tu sobie na palenisku takie coś sobie jem, gotuję. Przygrzewam, znaczy się nie gotuje. Jeszcze chłodne. Trzeba troszeczkę podrzucić do pieca. Zjemy parę suchych gałązek. Paliwa mamy dostatek tutaj. Gazu. Gazownictwo jest tu rozwinięte. Ale o dziwo, palenisku udało mi się za pierwszym razem. Daleko jest elektrownia wodna. Go zniesić. Ale z ogniskiem był problem, podobnie jak na ostatniej misji. Taka sytuacja. Tu wcześniej zagrzałem sobie herbatkę, wodę. Będę sobie popijał. Zobaczysz? A to ten, chyba zachód słońca. To nie reflektory. A coś skomentuj, powiedz. No co, no Krzysztof gotuje, znaczy się podgrzewa. Zapalił sobie ognisko. Ciągle chłodne. Ale herbatka dobra, polecam. To jeszcze raz, jeszcze raz. Komentarz musi być chwili oddali. Płomyk ogniska wesoło trzaska. Kiełbaska się podgrzewa jak to kiełbaska. Pęka. A Chris je zupę. Tak.
pęka i skwierczy, a dym szybie w oczy. Takie odleśne w nas ludzki. O, zaczęło się gotować w końcu. Zachodni wiatr, spienione goni fale. Jestem niepocieszony, bo brałem przyprawę i gdzieś... O, kiełbaska. Czeskie. Premium. To chyba jakieś dobre. Jesteśmy w środku puszczy dzikiej. Pradawna puszcza w Sosnowach. Gości trzech stalkerów. Łukasz rozwija sznurek wspomagający i będzie próbował nawiązać kontakt radiowy na falach krótkich. Łukaszu, powiedz, co robisz? Rozkładam antenę. Ale to nie jest wcale łatwa rzecz. Jak się zrobiło coś dla na początku. Wojtek tam, Łukasz tu i rozwija. Tu jest zaczepione. Pokażę wam. O. I gdzie idziesz z tym? Tam, od siebie. 20 metrów. Musi rozwinąć to na 20 metrach. 15. I zobaczymy, co później. Powiedz, jak to odbierasz, SP3 ATB, SQ6 MTB. Ma
Max, powiedz, czy teraz mnie odbierasz i jak to odbierasz, bo tutaj mic gain był skręcony dość mocno wcześniej, a teraz dopiero zauważyłem, bo tu kiedyś mikrofony przekładałem, a dawno radia tego nie używałem i to nie było chyba 100 watów wcześniej. Jak to odbierasz teraz? Wiesz co, Łukasz, odbieram twój sygnał natomiast śladowo. A, ale już sam nie jest wyższa od twojego sygnału. Na pewno gdybym, tak jak wspomniałem, był poza mikrofonem, to bym odbierał ciebie czyściutko. Bo sygnał jest mocny, natomiast tło jest mocniejsze. No niestety, ciężko będzie mi to odczytać nawet na słuchawkach. Więc zaraz do ciebie zadzwonię. Zakończyliśmy działania, jest dosyć późno już, zimno i udajemy się do pojazdu, przed nami jakieś 5 km marszu, proszę o 5000 lumenów. O, jest lampeczka, robi robotę, wiadomo, GoPro tego nie pokaże, ale jest dobrze. Jest dobrze, idziemy sobie, słuchamy. O, słuchamy pszczelarzy leśnych, idziemy. Chmury dopisują. No zaraz będzie 12 godzin poza domem, bez odbioru.